Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No, witam też. Witamy z naszego królestwa. Z królestwa, w którym to suszę warzywa, a dzisiaj Edziu robi świeczki. I pokażemy Wam, jak wygląda od podstaw wyrób świeczek z naturalnego wosku pszczelego. Film, jak pozyskujemy wosk, już właśnie żeście widzieli wczoraj, a dzisiaj wyrób świeczek. Tutaj są takie formy, to są formy silikonowe i one są z jednej strony, zobaczcie, rozcięte i tutaj ściska się to gumką recepturką, trzeba umieścić knotka odpowiednio, żeby się nie przykrzywił, ale to już mąż przez ten czas, jak świeczki robi, to już nabrał wprawy w umieszczaniu knotka. Nie mężu? Tak, tak. Mamy tutaj trzy rodzaje form. Trzy chyba, tak? Są. Jest taka z makami, kłosami, to już widzieliście w tamtym roku. Jest różyczka i teraz mamy taką nową za chwileczkę tutaj, jak powyciąga wszystkie, to Wam pokażę. A w międzyczasie na kuchence gazowej w garnuszku już roztapia się wosk. Jest to czysty wosk pszczeli, bez dodatku parafiny. Zapach tutaj unosi się niesamowity, bo taki wosk pszczeli, on przepięknie pachnie. Zresztą chyba jak wszystkie pszczele produkty, one mają taki piękny, specyficzny zapach. I ten zapach też jest leczniczy, jeżeli ktoś ma takie skołatane nerwy, cierpi na depresję, czy chociażby na zapalenia górnych dróg oddechowych, to dobrze jest wdychać opary z takiego wosku, dlatego właśnie topi się, pali się właściwie świeczki, tylko no, muszą to być świeczki z naturalnego wosku pszczelego, bez żadnych jakichś tam dodatków. I ponownie tutaj przy formach silikonowych knotek włożony, złapany klamerką po to, aby dobrze tutaj się umiejscowił, bo jeżeli nie byłby złapany, to on się niestety przechyli podczas nalewania wosku. Wosk jest bardzo gorący, topi się na bieżąco. No i teraz wprawna ręka męża nalewa tutaj wosk. Chwila skupienia. I jest. No. Jest trochę cienki, ale to nic. To nic, no zawsze gdzieś tam wycieknie. I tu kolejna forma. Wosk roztapia się na bieżąco. Ja się odsunę, bo tutaj jest słabe dojście i ciężko jest. O, i nalane są. Tutaj jest druga forma, taka świeczka z taką pszczółką, z motywem pszczoły. Muszę się odsunąć, żeby tutaj nie narozrabiać, bo to wszystko jest gorące i nawet poparzenie takim woskiem kończy się niestety bąblami na palcach. A tak wygląda kostka wosku. A widzieliście te krążki, tutaj jest po kawałku to odłamywane i wsadzane do garnuszka. I kolejna świeczka. Tutaj jest motyw różyczek. Ale zapach pomieszany teraz tutaj z warzywami. Ten wosk tworzy niesamowity aromat. I to skupienie na twarzy męża. Pogadaj se, tak, mogę sobie pogadać. Dwie suszarki nastawione. Jedna moja, jedna Krzysia, także działam tutaj na dwie suszarki. Mąż działa na pięć form. Nie nudzi nam się. My z mężem to tutaj mamy zawsze zajęcie. Także latem cały czas pole, ogród, gospodarstwo, a zimą świeczki, makarony, pierogi. Nie nudzi nam się.
Nie, mężoniu? Tak, tak. Tak, tak. Zgadzam się w całej rozciągłości z moim dziubusiem. Zapomniałeś jeszcze dodać. I to kolejna forma. Trzeba je wiązać gumkami, recepturkami z tego względu, że one by się rozdziawiały i wosk by wylał się, połowa by się wylała. Niektóre... No, ta forma już jest praktycznie do wyrzucenia, bo nam się za mocno rozdziawiła, rozdarła. Ktoś chciał koniecznie zobaczyć, jak to w środku wygląda. Jam ci to. Przyznaję się tutaj publicznie. Chciałam właśnie zobaczyć koniecznie, jak ona wygląda w środku, jak to jest wykonane, jak to jest zrobione, że wychodzi tak piękny motyw. No i niestety także to zobaczyła, że rozdarła formę. No taka prawda jest. I kolejne nalewanie. Produkty pszczele, pochodzenia pszczelego są naprawdę bardzo dobre dla naszego organizmu. Są miody, pierzga, pyłek. Teraz no, ktoś mi nawet przysłał, ktoś z Was, zdjęcie pyłku zalanego miodem i zapytanie, czy jest on dobry. To jest bardzo dobry produkt. Może czasem być za bardzo gęsty, ale to jest przyczyną tego, że on jest gęsty jak beton, nie można wbić łyżeczki. Właśnie ta osoba się martwiła, że może nie jest to dobry produkt. On jest dobry, tylko prawdopodobnie było tam dane za dużo pyłku w stosunku do miodu. Pyłek, on ma też, wiecie, właściwości zagęszczające i zagęścił na tyle ten miód, że on się zbrylił, ale tutaj naprawdę... Nie musicie się obawiać, bo jest to produkt dobrej jakości. Robi się propolisy, robi się różnego rodzaju nalewki. No i miody pitne. Gąsiorki edziowe na stryszku stoją. I kolejna świeczka gotowa. Teraz to trzeba będzie wszystko poobczyszczać. I tu właśnie się zacznie już moja rola. Bo do momentu obczyszczania jest rola męża, a później zaczyna się już moja. I kolejna nalewana. Takie formy idzie kupić w internecie bądź w sklepach pszczelarskich. I kosztują one od kilkudziesięciu złotych do kilkuset nawet. Są formy na powiedzmy 8 deko wosku, 10 deko, ale są ta, którą myśmy widzieli z tymi winogronami, taka kościelna, to ile miała wosku? Wchodziło tam? 4 kilo wosku. 4 kilo wosku. Ale forma, ty patrzyłeś, ile kosztowała? Coś koło 400 zł. Także no troszkę to kosztowało. No i teraz taka świeczka też byłaby bardzo droga, bo jak 3 kilo, czyli ileś tamtego wosku. Ale naprawdę motyw był piękny w takie winogrona. W lecie świeczek nie robimy. I tu zaczyna się właśnie moja rola. Edziu został zalewać dalej świeczki, a ja będę teraz je obczyszczać, bo każdą jedną trzeba tutaj wykończyć. One po wyciągnięciu są spody nierówne. To jest... Będzie stała tak, a zalewana była tak. I tutaj była klamerka. Trzeba to wszystko wyrównać, obciąć resztkę knotka. I ta świeczka będzie wtedy gotowa do użytku. No i teraz nożem tutaj obcinam nadmiar tego wosku, który później z powrotem trafi do garnuszka do rozgrzania i będzie zalany do formy. Latem świec nie robimy. Były też pytania właśnie, czy latem robimy, kiedy te świece robimy. Latem nie. Z dwóch przyczyn. Jedna to chyba wiadomo, mamy tyle tych prac, że nie dalibyśmy rady robić przy świeczkach. A druga i chyba najbardziej istotna, temperatura.
jak jest na dworze czy w cieniu 30 stopni, czy nawet tych 25, to jest ciepło i taki wosk ściągałby się dosyć długo i ta świeczka może się nierówno ściągnąć, ona może mieć pęknięcia, może mieć jakieś tam niedociągnięcia, a teraz jak temperatura jest taka, kilka stopni na dworze, to jest najlepsza temperatura, w mrozy też nie robimy świeczek, tam wtedy ewentualnie robimy w domu, też mróz nie jest dobry, bo z kolei będzie się ten wosk krzył. Co to znaczy krzył? No będzie się kruszył po prostu. No i tutaj jest już, można powiedzieć, okrojona ta świeczka. I zostaje jeszcze taki kawałek knotka. Ona, zobaczcie, chwieje się, jak po jedziowym dobraniu się do gąsiorka. Robię małą dziurkę i tego knotka tutaj zapycham. I stoi. Teraz się już nie chwieje. Ta się nie dobrała do edziowego gąsiorka. Będą też, pytacie, czy będą edziowe gąsiorki. Czy pokażemy, jak wygląda wino sklarowane, jak wygląda wino niedojrzałe. Czy coś powiemy o winie? Tak, powiemy, pokażemy Wam. Od podstaw, od gąsiorka, jak wybrać gąsiorek, jaki sprzęt do zrobienia. Też pytacie, co to jest dwójniak, trójniak, czwórniak. Też powiemy to. No i przede wszystkim pokażemy taki sklarowany już miód pitny, który pijali już w zamierzchłych czasach nasi królowie. Pospólstwo raczyło się zwykłym takim czwórniaczkiem, to już był taki, można powiedzieć, najgorszej klasy siuracz, a szlachta raczyła się dwójniaczkami. Ups! I wyleciała mi z wrażenia świeczka. O miodach teraz się nie będę wypowiadać, bo i tak chyba już wielu tutaj narobiłam smaka. Taki odcinek się pojawi, także oglądajcie, będziecie widzieć i nasze miody pitne, wtedy też coś o tych miodach więcej powiem. A wracając tutaj do świeczek, odcięte knotki odkładam całkiem na bok, nie mogą one tutaj trafić, bo później jak trafią do tych okruszków, te okruszki, tak jak mówiłam, z powrotem trafiają do garnuszka, będą roztapiane, no i nie fajnie by było, jakby były knotki w świeczkach, jakby była drátwa, bo tutaj knotki robimy z drátwy i też drátwa jest cięta, zatopiona w wosku, później ją się wyciąga i robi się knotek. Do takich świeczek cienkich wystarczy, jak to powiedzieć, sznurek drátwy, ale jak robiliśmy kiedyś takie grubsze i tutaj też ktoś mnie się pytał, że jak jest grubsza świeczka, ona się nie spala. Po prostu wziąć drátwę i knotek musi być dostosowany do grubości świeczki. Także jak robiliśmy grubsze, to Edziu brał drátwę, dwa sznurki tak jakby, skręcał do kupy, zamoczył w wosku i był grubszy knot. Jeżeli nie umiecie sami zrobić knota, są już gotowe w sklepach do kupienia i jeżeli kupujecie formę, to też patrzcie na rozmiar, bo na formie jest z reguły, powinno być podane, jaki ma być rozmiar knota, jaki właśnie... I te knoty można kupić. No my tutaj robimy sami. I kolejna świeczka będzie. Tu muszę na palce uważać, bo jak robiłam pierwszy raz te świeczki, tak sobie dłubałam, no to sobie wdłubałam w palec. I kolejna świeczka. Tak wygląda u nas produkcja świeczek. Tutaj zobaczcie teraz, pokażę Wam z bliska, podejdź może troszeczkę bliżej. Tutaj jest taka motyw różyczek. Wielu z Was już zna ten motyw. Tu jest chyba najładniejszy motyw. Ona jest w sumie najmniejsza, ale osobiście mi się najbardziej podoba, bo to jest taka typowo polska nasza świeczka. Maki i kłosy zboża. Taka jest zawarta cała polskość w tej świeczce. I mimo, że taka malutka, niepozorna, to najbardziej mi się podoba. I tutaj mamy nową, taka chuda,
niewyglądana troszeczkę, ale ładny motyw jest. I pszczółka. Fajnie to wygląda. Ale jaki zapach jest. Taki naturalny wosk, prawdziwy. On fenomenalnie pachnie. Pięknie pachnie. Można się zatracić w tym zapachu. I tak jak ich tutaj jest cała miska, to tutaj taki aromat się unosi. Kocham, kocham zapach naturalnego wosku, w ogóle zapach miodu, jak się wybiera, tak jak się kupi w słoiku miód, on nie ma tego zapachu, ale jak się go pozyskuje, jak się odsklepia ramki. Jejku, jaki to jest zapach. Aromaterapia za darmo. O, chwila skupienia i świeczka prawie gotowa. To by było tyle na dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia i miłych chwil przy takich zapachach z naturalnego wosku. Trzymajcie się, kochani. Do następnego.